Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale. Ja jestem Nowarka i w dzisiejszym odcinku będę tworzył Wielkie Carstwo Rzymskie, czegoś, to się tak nazywało. Teraz montuję ten film i zauważyłem, że źle powiedziałem. Nie Wielkie Carstwo Rzymskie, tylko po prostu to Carstwo Rzymskie. No wiecie, są tam różnice, tylko wtedy podczas nagrywania zapomniałem o tym. Tylko, że pierwszy, żeby mi się ta opcja wyświetliła, będę musiał zrobić Zjednoczone Królestwo Włoch. A więc pierwszy musiał zaatakować Słowenię. Dlatego te wojska z Rzymu już sobie tutaj prześlę na granicę i sobie ustawię tutaj punkty technologii. No a teraz podatki oraz wydatki budżetowe. No i to tyle z takich początkowych rzeczy. Wypowiadam wojnę z Słowenii, raczej no, ze Słowenią to na 100% nie będzie ogólnie problemu. No i świetnie, Słowenia tutaj już jest, no przejęta. No a teraz będzie następna Chorwacja, więc tutaj sobie trochę wojska zrekrutuję w Florencji. Nie wiem, dziwna nazwa, ale okej. No i już wypowiadam wojnę tutaj Chorwacji. Chorwacją to mogą być jakieś małe problemy. Zazwyczaj kiedy walczyłem właśnie z Chorwacją, to czasami jakieś małe problemy się zdarzały. Mam nadzieję, że tym razem to jakichś większych problemów nie będzie. No i tym razem widzowie nie było. Oczywiście tutaj ja asymiluję te tereny, nie zapominam o tym. W sumie jak można o czymś takim zapomnieć? I teraz tylko mi została Czarnogóra, Albania i Grecja do podbicia. Dobra widzowie, Czarnogóra, Albania też są podbite. Do Grecji sobie wyrekrutuję trochę więcej wojska, bo Grecji też się obawiam, tak samo jak Chorwacji się obawiałem. Dobra, no to już mam wojska przy Grecji, to zacznę ich atakować. No i że tutaj problemów też nie będzie. No i świetnie widzowie, udało mi się dojść do takich rozmów pokojowych, że po prostu salizowałem ich oraz wziąłem od nich reparacje wojenne. Świetnie. A, bo jeszcze Libię potrzebujemy widzowie. Akurat Libia i Syria mi wypowiedzieli wojnę. No to co, postaram się tutaj te dwa państwa zniszczyć. A więc co, na razie tutaj zablokowałem morze, żeby nie mogli mnie atakować. A w tym razie trochę więcej wojska dorekrutuję i w nich się po prostu zacznę desantować większymi armiami. Dobrze widzowie, tego wojska już tutaj mam. Wydaje mi się, że wystarczająco na tą wojnę. No i teraz zanektowałem też Libię i tutaj się dalej toczy wojna na Syrii, którą tutaj wygram. Raczej na pewno. Tu by się przydało więcej wojska dosłać. Dobra widzowie, no i cała Syria też już jest tutaj przejęta. Teraz sobie stworzę Zjednoczone Królestwo Włoch. Jak widzicie mamy Cesarstwo Rzymskie. To jest właśnie cel tego odcinka. Nie no wiadomo, oczywiście, że jakoś to się ogarnie. Wydaje mi się, że to będzie trudne. A zwłaszcza Turcja. As he says. Nie no, jednak widziałeś, się myliłem. Turcja to totalne S i nie wiem, co ja w ogóle gadam. Co ja miałem w głowie w ogóle mówiąc, że z Turcją będzie problem, no. Wydaje mi się, że to będzie trudne. A zwłaszcza Turcja. Turcja to najprostsze państwo do podbicia ogólnie, od teraz. No i dobrze widzowie, teraz jak chodzi o wojny, to wydaje mi się, że za trudno będzie już podbijać tutaj państwa wojnami. Tego widzowie, ja teraz się po prostu postaram o zrekrutowanie bardzo dużej armii i mam nadzieję, że to mi pomoże tutaj już zakończyć ten challenge, wyzwanie, wiadomo co ho. Widzowie, tutaj Węgry zaczynają być atakowane od strony pleców przez Rumunię. Dlatego szybko trzeba to jakoś, wiadomo, zasalizować, coś tego, wiadomo. Dobra, już mi się nie chce na to patrzeć, jak się mapa koloruje. A więc po prostu zanektuję tutaj Węgry. A teraz tylko Belgia i tutaj Holandia z takich mniejszych państwek. Aha. No, ten... Niderlandy, Holandia tak zwana... odrzucają ode mnie ultimatum.
Widzowie, udało mi się po prostu zasalizować tego. Francję. Ja sobie tutaj normalnie tam wojsko ogarniam, wiadomo, tego, tamtego, co ho. I nagle po prostu stwierdzam, że wyślę sobie po prostu ultimatum do Francji i zaakceptowali. No tego to ja bym się nie spodziewał. Zwłaszcza po Francji, no bo Francja to raczej bardziej potężne państwo, a nie wydawało mi się, żeby potężne państwa by akceptowały ultimatum od wielkich, potężnych Włoch. No teraz sobie po prostu tutaj będę wysłał ultimatum tutaj do bardzo dużej ilości państw i właśnie w taki sposób tutaj postaram się zdobyć wystarczająco terenu. Tutaj teraz ciągnę Gibraltar oraz Andorę i potem teraz już po prostu będę czekać, aż się skończy tutaj pokój z moimi wasalami, żebym mógł ich tutaj zanektować, nie? No że widzę, ja więc teraz tutaj chciałem zanektować Francję. Czy się uda? Oczywiście, że się uda. Teraz Hiszpanię, Portugalię i Holandię. No i nie można się zapomnieć o Maroko, oczywiście. No, Cesarstwo Rzymskie już tutaj zostało uformowane. Takie tutaj prowincje. Ja mam nadzieję, że wam się bardzo przyjemnie oglądał ten odcinek, żebyście mieli w górę i subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku. I co, wejdźcie do subskrybera na Discord, będziemy mieć link w opisie. I cześć!